Witajcie. Mimo tak naprawdę panującego mroku, jest dosyć młoda godzina, bo 17. Ja jestem gdzieś w Czechach, dokładnie sam nie wiem gdzie. Po drodze sobie wcisnąłem pineskę, sztolnia blisko drogi. Nie wiem do czego służyła. Chyba z godzinę szliśmy przez las. Zrobiło się już bardzo ciemno, ale ją namierzyliśmy, więc postanowiłem ją nagrać. Tak naprawdę nie mam żadnej informacji o niej, jest tylko na mapach pineska. Jak się okazało, na szczycie bardzo stromego wzgórza. Za chwilę tam wejdę i zobaczymy, co się tam znajduje. Dobra, udało mi się wejść do wewnątrz. Wygląda na bardzo starą, ręcznie kutą sztolnię. Postaram się później powęszyć trochę. A, zobaczcie, jest pierwszy chodnik. Ale ktoś tu przychodzi, bo butelki są. I tytoń. Tam już jest zawał. Ja nie będę się czołgał, bo z racji, że jestem czysto ubrany, tak sobie zamarzyłem po drodze znaleźć jakiś obiekt. No i znalazłem. Namówiłem towarzyszy podróży, żeby ze mną tutaj przyszli. Ale jak widzę, nie garną się do wejścia do wewnątrz. Nie, idę sam. No dobra, no widocznie czekają na zewnątrz. Zobaczcie, na spągu są jakieś otwory, dziury. Nie wiem po czym. Tunel jest naprawdę super. Te wręby takie na ociosach to ślady dłuta ręcznie kudli. Tutaj jest jakaś luka, jamka, nie mam pojęcia. Tutaj coś im się waliło i ktoś zabezpieczył prowizorycznie. Tutaj zamurował ktoś, być może ona była w późniejszych czasach eksploatowana lub były próby przeprowadzone. Zobaczcie, jaka tu jest szczelina, jak to pękło. Ale super. Niby kawałek prostego chodnika, a ile dał mi radości. Nie, no sztolnia. Sztolnia się rozgałęzia. W lewo. Zawał. Tu już na pewno jest zawał. Ale idzie też w prawo. Bardzo błotniście. Taka bardzo mokra glinka. Być może to przodek. Być może zawalił się strop i obwalił się tutaj. No, przy okazji jechania na inne obiekty, taka ciekawostka. No dla mnie mega, no nigdy tu nie byłem i zapewne nigdy tu nie przyjadę, bo nigdy mi tu nie jest po drodze. Tym razem taką akurat drogę miałem przez Niemcy, przez te wszystkie restrykcje, kurde, na granicach. No dobra, moi drodzy widzowie, myślę, że i tym razem udało mi się pokazać wam coś ciekawego. Jeszcze zobaczcie, na koniec tam jest jakaś dziura. Aha, to jest to. No dobra, to cześć, do następnego.